Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz z Polskiego Kursu Blendera. Kontynuujemy temat związany z edytorem UV. A zatem przygotuję sobie scenę, na której taki edytor będzie powiększony na cały ekran i za chwilę zajmiemy się edycją obrazków. Włączam w tej chwili edytor UV. On w podstawowej wersji w widoku domyślnym przypomina taki obszar kratkowany, szary. I teraz, aby można było pokazać, co z takim edytorem można zrobić, przygotuję sobie na początku nowy obrazek. Nacisnę na przycisk New, nazwę ten obrazek po prostu na przykład Picture. Zostawię jego standardowe, domyślne rozmiary. Ustawię mu kolor biały jako kolor domyślny. Pozostawię alfę na 1 i nacisnę przycisk OK. Powoduje to, że mam obrazek, który jest kwadratem i który jest biały. Omówiliśmy już parę podstawowych opcji związanych na przykład z zapisywaniem takiego obrazka. Jest to polecenie Save as Image. Mówiłem także o pakowaniu. Można od razu bez wybierania opcji z menu w External Data i Pack into Blend File można wybrać od razu spakowanie takiego obrazka jako format PNG, ewentualnie po prostu jako image. I teraz chciałem pokazać, jak można rysować po takim obrazku. Otóż nieprzypadkowo ten edytor nazywa się właśnie edytor. Aby włączyć rysowanie, mogę wybrać z menu Image polecenie Image Painting. Ewentualnie mogę nacisnąć przycisk, który przypomina taki mały pędzelek z kratką pod nim. Obie te funkcje włączają rysowanie po obrazku. Jeżeli teraz obrazek jest biały i zacznę po nim przesuwać kursor myszy, wcisnąwszy lewy klawisz, to niewiele zobaczę. Ale jest tak dlatego, że domyślnym kolorem malowania jest kolor biały. Widać przy okazji, że pędzel czy też kursor myszy jest obwiedziony takim kółkiem. To kółko to jest właśnie rozmiar mojego pędzla, którym mogę malować obrazek. Aby można było dostać się do opcji związanych z malowaniem, należy przycisnąć przycisk N. I wtedy w panelu po lewej stronie w narzędziach mam dostępne opcje malarskie. Te opcje to jest przede wszystkim pędzel, wybór koloru, opcje narzędzia i opcje dodatkowe, które zależą troszeczkę od tego, jakiego rodzaju pędzla używam. Obecnie mam wybrany pędzel, który nazywa się Text Draw. Tych pędzli jest kilka. Można je wybrać przez kliknięcie myszy. I mamy taki pędzel jak Brush, Draw, ewentualnie Text Draw. One są do siebie bardzo podobne. Mamy także pędzel, który klonuje obraz na inny obraz oraz rozsmarowywanie i zmiękczanie obrazu. Można tworzyć także swoje własne pędzle. Zacznijmy od takiego pędzla, jakim jest Brush. Brush jest pędzlem podobnym do zwykłego pędzla, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Można po wybraniu koloru zwyczajnie malować na swoim obrazku. On oczywiście będzie miał status zmodyfikowany, dlatego przy menu Image będzie się pojawiała gwiazdka. Kolor wybieram sobie bez problemu z mojego pickera kolorów. Mogę tutaj korzystać z opcji dostępnych również w materiałach. Mówiliśmy sobie o tym wyborze koloru już wcześniej. Mogę także wybrać sobie rodzaj transformacji, jaka jest dokonywana moim pędzlem na obrazku. Obecnie jest to transformacja w rodzaju mix, czyli mój kolor domiksowuje się, miesza się z kolorami obrazka, nadpisując te kolory. Jeżeli wybiorę sobie inną opcję, na przykład dodanie koloru, no to wtedy będę ten kolor dodawał. Widać, że tam, gdzie jest czarny obszar, niebieski zaczyna się dodawać. Tam, gdzie jest obszar biały, efektu dodawania nie widać, ponieważ tamten składnik niebieski malowany przeze mnie już jest. Jeżeli wezmę sobie zielony, będę mógł ten kolor zmieszać z niebieskim i z czarnym jednocześnie, powodując, że suma tego koloru będzie się coraz bardziej rozjaśniała. I tak dalej. Tak po prostu działa tryb dodawania. Zmieszanie pomarańczowego z niebieskim daje w efekcie kolor biały. Mogę wybrać także odejmowanie koloru. Jeżeli będę odejmował kolor zielony od koloru białego, to otrzymam kolor taki zbliżony do czerwieni lub magenty, czyli takiego różu. Jeżeli odejmę kolor zielony od czerni, nie otrzymam żadnego specjalnego koloru, bo tam wszystko jest i tak już odjęte. No i tak kombinując z tymi parametrami, z tymi transformacjami, czy też trybami malowania, mogę uzyskać całkiem ciekawe efekty i to pozwala mi szybko zrobić całkiem ładny, kolorowy pattern, czy też design całkiem malarski. Oczywiście jest to taki bardzo prosty pędzel i niewiele można tutaj zaszaleć, no ale gdyby ktoś naprawdę miał potrzebę, to zawsze może przeedytować taki obrazek w zewnętrznym programie malarskim. Pokazywałem, jak to zrobić w poprzednim tutorialu. Oprócz tego, że mamy tego typu tryby, możemy również wykorzystać pędzel do malowania w trybie Mix, ale z takim jakby rozrzuceniem. Jeżeli przesunę parametr Jitter W tym momencie moja kreska zacznie się nieco rozpraszać. Jeżeli ją zmniejszę, to otrzymam taką nierównomiernie wyglądającą krechę. Zależnie od parametru jitter, który oznacza roztrzęsienie, drżenie, drgania, mogę mieć kreskę mniej lub bardziej ciekawą. Ok? W ostatnim jakby takim rzucie mogę stworzyć coś na kształt sprayu, ale takiego bardzo delikatnego. Oczywiście od promienia zależy, jak bardzo ten spray będzie tutaj mi pryskał kropelkami. No więc to są podstawowe opcje. Jeżeli ktoś dysponuje tabletem graficznym, po którym można rysować takim małym elektronicznym ołówkiem, to ma dodatkowo jeszcze możliwość włączenia czułości tego tabletu za pomocą tych przycisków z paluszkiem i wciśniętą powierzchnią. Ja takiego tabletu nie mam, więc rysuję myszą, no i w związku z tym te przyciski są mi zbędne. Inny rodzaj pędzla to jest pędzel, który nazywa się Draw. Jest to dokładnie to samo, co pędzel typu Brush. Wszystkie opcje ma te same, z tym, że można naraz z takich dwóch pędzli korzystać, mając zapamiętane ich osobne ustawienia. W chwili obecnej tylko promień był zmniejszony, natomiast kolory zostały po staremu takie, jakie są w obu pędzlach. A więc jeżeli chcę mieć niebieski kolor na przykład, to później szybko się mogę przełączyć na kolor biały, a ustawienia narzędzia będą bardzo podobne. Jeszcze inny rodzaj pędzla to pędzel, który nazywa się Smar i służy on do rozsmarowywania fragmentów obrazu. Jeżeli użyję tego pędzla w mądry sposób, to mogę uzyskać ciekawe malarskie efekty. Na przykład tego typu zakręcenie i rozsmarowanie. Jeżeli mam jakąś twardą krawędź na obrazku, która jest narysowana na przykład w jakiś taki sposób bardzo zdecydowany, wybiorę sobie tylko pędzel, weźmy sobie jakiś taki mocny kolor, na przykład tego typu, to mam także możliwość zrobienia czegoś takiego jak soften, czyli pomiękczenie lub też rozpuszczenie fragmentu obrazu. Pokażę to teraz na przykładzie takiego mocnego pędzla o dość dużym promieniu, bez jitter i teraz zaczynam malować. Ten soften działa w taki sposób, że jeżeli będę oddziaływał nim przez pewien czas na mój element obrazka, to spowoduje pewne rozpłynięcie się i rozamazanie kolorów. Jak widać, kolor czerwony teraz zaczyna dyfundować do otaczających go fragmentów obrazu i to powoduje taki efekt lekkiej poświaty czy podobną rzecz. Mogę także zmniejszyć ostrość fragmentów obrazka, które są niewielkie. Teraz na przykład elegancko rozmyłem fragment z tej ostrej kreski, który tu był. Tak wyglądają te narzędzia, natomiast zdecydowanie najciekawszym z nich jest narzędzie TextDraw i Clone. Zanim przejdziemy do tego klona, który służy do klonowania obrazków, przyjrzyjmy się troszeczkę temu, co znajduje się w TextDraw. Otóż każde narzędzie, nie tylko ten TextDraw, ma taki parametr jak Texture. Weźmy sobie na przykład zwykły pędzel nazywający się Draw. Texture jest to jeden z paneli, który pozwala rysować teksturą. Oczywiście teraz nie mam żadnej tekstury, dlatego moje rysowanie czerwonym kolorem odbywa się w taki łagodny sposób. Jeżeli natomiast wybiorę sobie jakąś teksturę z tej listy, to wtedy będę rysował teksturą. W tej chwili nie mam żadnej. Dlatego mogę taką teksturę dodać naciskając przycisk New. Jeżeli nacisnę ten przycisk, to wtedy pojawia się tekstura, która jest domyślnie typu Cloud i wtedy moje rysowanie zaczyna się odbywać za pomocą tekstury. Widać przy okazji, że jeżeli ciągnę swój pędzel, to ten pędzel przeciąga obrazek tekstury. Ale jest to spowodowane tym, że tekstura teraz jest tak naprawdę nałożona na pędzel, a jeżeli pędzel się przesuwa, to przesuwać się będzie również ta tekstura. Aby usunąć taki efekt albo go po prostu zmienić, mogę zaznaczyć checkbox o nazwie Fixed Texture, co oznacza zablokowaną teksturę, czy też ustawioną, usztywnioną. I w tym momencie mój pędzel po teksturze nieruchomej się przesuwa i pozostawia taki jakby efekt działania tej tekstury. Oczywiście teraz tekstura działa tak samo jak tekstury na przykład w zwykłych materiałach. To znaczy białe elementy tekstury mapują się na kolor, czarne nie mapują się na nic, pozostają czarne. Dlatego jasne elementy z tej tekstury będą miały kolor czerwony, bo taki wybrałem z mojego pickera. Jeżeli zrobię kolor zielony, to będę rysował takim cloudem zielono-czarnym. Oczywiście są również inne możliwości, ale żeby te tekstury troszeczkę inaczej ustawić, nie mam tutaj za bardzo opcji. Dlatego muszę skorzystać z panelu tekstur, który jest w normalnych narzędziach po prawej stronie. Mam tam takie coś jak pędzel. I ten pędzel to jest właśnie rodzaj tekstury, który jest używany do malowania pędzlem. Wspominałem o tym przy teksturach, mówiąc o kontekstach. Obecny kontekst możliwy jeszcze do wykorzystania to jest kontekst dla worlda, czyli dla otoczenia sceny, a na razie nie jest on w ogóle potrzebny. Tutaj mogę zmienić ustawienia swojej tekstury, na przykład rozmiar clouda oraz jego głębie. W tym momencie będę rysował zupełnie innym rodzajem chmur, co spowoduje, że mój obrazek będzie miał ładniejsze, że tak powiem, desenie. Mogę także wprowadzić sobie teksturę kolorową, ale w tym momencie widać, że ten kolor tutaj się nie pojawia. On został dopiero teraz może jakoś zaktualizowany, ale rysowanie odbywa się normalnie. No i teraz sprawdzę jeszcze, czy tekst draw nie dałby mi takiego efektu, jak rysowanie kolorową teksturą. I już widać, że owszem, mam teraz możliwość rysowania kolorami samej tekstury. Jeżeli oczywiście zafiksuję tą teksturę, to będę miał możliwość narysowania całkiem ładnego wzoru, który przypomina troszeczkę teksturę plazmy, no bo to jest dokładnie to, co ten cloud tworzy. Widać przy okazji, że na rysunku, który ma rozdzielczość 1024×1024, to rysowanie już w tym momencie zaczyna być lekko powolne. Można sobie wyobrazić, że gdybym miał teksturę o rozmiarach 16000×16000, to prawdopodobnie komputer nie dałby rady narysować tego w jakiś sensowny, szybki sposób. Jeżeli zmienię ustawienie tekstury na jeszcze inne, mogę w tym momencie malować zupełnie inną teksturą i dzieje się to dosłownie w czasie rzeczywistym. Mogę także wybrać inny rodzaj tekstury, na przykład teksturę taką jak Magic, która również jest kolorowa. Zależnie od ustawień ona będzie miała różne kolory i korzystając z tej tekstury również te kolory mogę umieścić na swoim rysunku. Wykorzystanie tekstur takich domyślnych, powiedzmy sobie typu Wood, pozwala mi rysować różnego rodzaju wzory. Przy czym Wood działa o tyle ciekawie, że zawsze miejsce, które kliknę, jest centrum tekstury. A więc zaczynam od kółka i następnie ciągnąc mysz powoduje, że to kółko jest zafiksowane w jednym miejscu. Dzieje się tak oczywiście dlatego, że wcisnąłem przycisk Fix Texture. No i to jest w porządku, bardzo dobra rzecz. Natomiast mogę również wykorzystać narzędzie typu Draw i z tą samą teksturą będę miał kolory, które wybieram sobie z pickera. Taka jest różnica między tymi narzędziami tak naprawdę. Istnieją także inne możliwości. Na przykład, jeżeli chciałbym rysować teksturę, która jest bezszwowa, to musiałbym włączyć sobie w narzędziach coś takiego jak zawijanie. A więc jeżeli włączę wrap i w tym momencie wyjadę poza obszar, wtedy będę malował z drugiej strony. Aby widzieć dokładnie, jak rozkłada się moja tekstura na całej płaszczyźnie, mogę także w zakładce Display włączyć opcję Repeat, ale o tym już wspominałem. No i teraz korzystanie z opcji Wrap pozwala mi kolorować na przykład krawędzie mojego obrazka, powodując, że mój wzór, który dostanę, będzie mniej lub bardziej bezszwowy. Ostatnim narzędziem, które warto poznać, to jest narzędzie do klonowania. Narzędzie klonujące może wydawać się rozczarowujące, ponieważ teraz, gdy rysuję po obrazku, nie ma żadnego, że tak powiem, efektu. Może to być zaskakujące, ale sprawa pochodzi stąd, czy też problem polega na tym, że nie wybrałem jeszcze źródła, z którego biorę klonowane piksele. Klonowane, czyli kopiowane. Aby można było pokazać dokładnie, do czego się przydaje tego typu tryb klonowania, trzeba wybrać sobie coś takiego jak Image. W ustawieniach narzędzia mam nowe pole i wybiorę sobie ten sam obrazek, który teraz mam otwarty. W tym momencie będę mógł klonować ten obrazek na ten sam obrazek. Teraz mam sytuację taką, że oba obrazki, czyli źródło i przeznaczenie, ustawione są dokładnie w tym samym miejscu. No i, przepraszam, jeżeli będę klonował, to klonuję piksel do tego samego piksela, dlatego nie widać żadnej różnicy. Aby można było sklonować fragment obrazka na inny fragment, muszę kliknąć prawym przyciskiem myszy i swój obrazek przesunąć. Jak widać, przesuwam teraz obrazek za pomocą prawego przycisku myszy i mogę ustawić go w dowolnym miejscu. Na przykład, gdybym chciał skopiować róg tego obrazka, to ustawiam go tak, aby ten róg był w odpowiednim miejscu i teraz maluję po tym obszarze, który jest przykryty przez róg. W tym momencie malowanie będzie się odbywało na normalnym obrazku, na normalnej przestrzeni, natomiast kopiowane będą piksele z tego, który przesunąłem, czyli z tej takiej wirtualnej kopii. Mogę oczywiście zmieniać sobie jeszcze alfę, gdybym chciał zobaczyć troszeczkę wyraźniej, jak ten obrazek wygląda. No i teraz malując, mogę skopiować dokładnie fragment obrazka w pewne określone miejsce. Proszę bardzo. I teraz jeżeli odsunę go, to widać, że skopiowałem róg, który stoi teraz trochę bardziej po środku. Nie jest to może nadzwyczajne tego typu kopiowanie, ale przydaje się do bardzo ważnej rzeczy. Mogę za pomocą takiej operacji stworzyć teksturę, która nie będzie miała szwów, czyli nie będzie miała wyraźnych granic. O ile w przypadku takiego obrazka, jaki zrobiłem teraz, jest to mało sensowne, bo on jest bardzo pstrokaty, niezbyt ładny, to przydaje się to na przykład do opracowywania tekstur, które są bezszwowe. Takie tekstury można stworzyć w GIMP-ie na przykład, albo w jakimś innym programie graficznym, ale niewiele osób wie, że można zrobić je także ręcznie w Blenderze. Aby to pokazać, wczytam teraz obrazek. Zdaje się, że nie mam żadnego, tak, więc będę musiał poszukać jakiegoś ładnego obrazka ze skałą. Mam tutaj otwarty zestaw tekstur pochodzący z CG Textures i są to tekstury skał. Te tekstury nie są bezszwowe. Jeżeli postawię je obok siebie, to będzie widać między nimi wyraźną granicę. Taką teksturę mogę teraz sobie pobrać, aby pokazać, jak można stworzyć bezszwową teksturę, która będzie właśnie miała taki wygląd. Weźmy sobie którąkolwiek z nich. Na przykład ta wydaje się bardzo ciekawa. Jest o tyle ciekawa, że ma tutaj jakiś taki uskok, który niezbyt ładnie wygląda, no i różni się na swoich krawędziach znacznie kolorem. A więc zestawienie kilku takich tekstur będzie powodowało ewidentny efekt kafelkowania. Pobiorę taką teksturę, niech to będzie rozdzielczość 1600, zapiszę na dysku i teraz wrócę do Blendera, wczytam obrazek. Mam tutaj tą teksturę, wczytuję ją do edytora i teraz ta tekstura już się wyświetla, ale mam cały czas tryb klonowania wybrany, a w trybie klonowania mam poprzedni obrazek. Więc zamiast poprzedniego obrazka wybiorę sobie teksturę, którą wczytałem. Ona jest teraz ustawiona z lekkim przesunięciem, dlatego można dostać lekkiego skrzywienia oka, jak się patrzy na taki niewyraźny obraz. Natomiast po idealnie równym ustawieniu wychodzi, że ona wygląda jakoś tak. O, a więc widać, że mam ewidentny wzór. Chciałbym, aby tego wzoru nie było, dlatego właśnie teraz mogę wykorzystać narzędzie do klonowania. Jeżeli przesunę swoją teksturę w taki sposób, aby jej prawa krawędź była nałożona na lewą krawędź z pewnym takim marginesem, z taką zakładką, tak jak teraz, to mogę po tej swojej lewej krawędzi pomalować obrazkiem, który znajduje się na prawej krawędzi. I to powoduje, że skopiuję to, co jest przy prawej stronie obrazka, na lewą stronę. Tego typu malowanie to jest zwykła operacja klonowania. Muszę to zrobić dość ostrożnie po to, aby nie zniszczyć tego obrazka, ponieważ za chwilę będę kopiował go również w drugą stronę. Już widać, że pewne wzory mi się tutaj zaczynają sklejać. Oczywiście na razie robię to tylko tak z jednej strony, więc nie widać jeszcze tego końcowego efektu, ale zaraz będziemy poprawiać to również z drugiej strony. A więc dokończę malowanie. Jest to już troszeczkę wolniejsze, bo tekstura jest większa, a jednocześnie jest sporo do zrobienia. I teraz przesunę się na tę stronę. Ustawię tak, aby były te obrazki w miarę podobnie założone za siebie i pomaluję również tutaj krawędź. To, co chciałbym osiągnąć, to jest sytuacja taka, w której te obrazki skleją się. Na tyle się skleją, że nie będzie widać między nimi różnicy. Być może trzeba byłoby dać tutaj jeszcze troszkę więcej kopiowania. Moment, jeszcze trochę. Mogę nawet przesunąć ten obrazek do środka i wmalować tutaj piksele ze środka. Niestety trzeba przy tym troszkę uważać, aby obrazek się cały nie powtarzał zbytnio, ponieważ łatwo wprowadzić inny rodzaj deseniu. I teraz jeszcze raz zrobimy to po drugiej stronie. Tylko teraz patrzę, którą część miałem skopiowaną. To było chyba to. Tak, byłem mniej więcej w tym miejscu, więc teraz się tutaj ustawimy w ten sposób. O tak i przekopiujemy fragment. Już widać, że tu w tym momencie mam całkiem nieźle sklejony wzorek. No i trudno będzie rozpoznać, mam nadzieję przynajmniej, że tam był jakiś obrazek wcześniej wklejany. Widać jeszcze szwy. Jest to troszeczkę żmudna praca. Ok, spróbujmy teraz zrobić coś na drugiej krawędzi, na przykład tutaj. Tutaj przeciągnę po prostu tak na szybko. Zrobię to również z tej strony. Ciach. No i teraz po odpowiedniej ilości pracy mógłbym doprowadzić do sytuacji, w której ten obrazek będzie się wydawał całkowicie bezszwowy. Teraz zamalowuję jeszcze takie ewidentne fragmenty z cięć czy też połączeń, które gdzieś mi się tutaj ustawiły. Ok. Wymaga to, jak widać, trochę zabawy. I tak czy inaczej, pracując w ten sposób, mogę doprowadzić do sytuacji, w której te moje szwy znikną. Na przykład teraz szwów nie widać. Natomiast nadal istnieje coś takiego jak wzór generowany przez ten obrazek. Niestety ta ściana skalna, która tutaj jest, posiada wyraźnie zaznaczone wzory, a więc są jakieś takie uskoki, są jakieś krawędzie, których powtarzalność staje się oczywista dla oka przy oglądaniu tego z pewnej odległości. Natomiast nie widać takich wyraźnych szwów, które byłyby w którymś miejscu, które by sugerowały, że gdzieś ta ściana się styka. No jak się dobrze przyjrzeć, to można je znaleźć, na przykład tutaj. Ten fragment powinienem był jeszcze bardziej trochę poprawić, ale nie chcę teraz zanudzać, że tak powiem, odbiorcy żmudnym klikaniem. Chciałem pokazać tylko metodę. A więc w ten sposób można pomalować teksturę, kopiując piksele z jednego obszaru na drugi. Jest to bardzo przyjemna rzecz. Dodatkowo, jeżeli za dużo się kopiuje, mogę użyć tektury, która będzie później zabarwiała mi, czy też będzie modyfikowała ten pattern kopiowany przeze mnie. Tego typu akcja jest przydatna do tak zwanego projection painting, zwłaszcza tam, gdzie chcę mieć tekstury bezszwowe. I może, żeby uzupełnić ten materiał tak do końca, pokażę jeszcze, jak można w GIMP-ie zrobić teksturę bezszwową, czyli taką, która nie ma wyraźnych krawędzi, którą można układać w takim kafelkowym wzorze bez żadnego problemu. Wczytam ten obrazek, który ściągnąłem z CG Textures. No i teraz może uporządkuję troszkę swoje narzędzia. Nie będę ich potrzebował, co prawda, ale wybiorę jakiś zwykły pędzel. I teraz tak, gdybym chciał, mógłbym kopiować teksturę za pomocą narzędzi do kopiowania. To jest albo klonowanie, albo usuwanie nieregularności z obrazu. Jeżeli chcę zrobić klonowanie, no to wtedy mogę wziąć sobie większy pędzel, na przykład tego typu, kliknąć z klawiszem Ctrl w któreś miejsce, na przykład tutaj, i to miejsce zostaje zapamiętane za pomocą takiego małego plusika. I teraz, rysując po innych obszarach obrazu, będę powodował, że miejsce, które poprzednio zaznaczyłem, będzie kopiowane w to miejsce, które maluję. A więc ten mój czerwony fragment skały mogę kopiować w jakieś inne miejsce. Robiąc to na krawędzi, mogę spowodować, że ta krawędź się będzie propagować, a więc tutaj mogę narysować jakiś fragment kamienia jeszcze, zamalowując ten dziwny uskok żwirowy, czy co to tam jest. Oczywiście nie jest to najlepszy sposób, ale mogę w ten sposób próbować. Natomiast istnieje również taki filtr, czy też wtyczka, która w GIMP-ie znajduje się w menu filtry i tam, gdzie jest podmenu odwzorowania. I teraz, jeżeli otworzę sobie takie menu, to mogę znaleźć coś takiego jak stwórz bezszwowy. Ja sobie przypisałem nawet skrót klawiszowy o nazwie K do tego polecenia, a normalnie ono nie ma własnego skrótu. I to polecenie działa dosyć sztywno, ponieważ ono robi tego typu operacje, że kopiuje ten sam obraz w taki sposób, że tworzy tak jakby 1/4 nakładającą się, czyli ten prostokąt nakłada, na przykład na ten obszar tutaj. A jednocześnie tak jakby rozmywa kolory, aby te obrazy się, że tak powiem, zbytnio nie różniły. Tak samo robi w postaci takiej szachownicy również w innych miejscach. I to jest już bezszwowy obraz. Jeżeli mu się przyjrzeć, na przykład, to on w tym miejscu tutaj posiada taki ostry cień. Ten sam cień pojawia się po drugiej stronie. Jeżeli teraz taki obrazek zapiszę, na przykład nadając mu nazwę dodatkowo ze słowem seamless, seam to szef, a less to bez, czy też pozbawiony szwów, tak można byłoby to przetłumaczyć, no to po zapisaniu mogę wczytać taki obrazek do Blendera za pomocą Image, Open Image. Tutaj jest, zdaje się, ten mój bezszwowy. I teraz widać, że żadnego szwu nie ma. GIMP robi to troszeczkę lepiej i troszeczkę szybciej, dlatego może być polecanym programem w przypadku na przykład potrzeby zrobienia takiego wzoru bezszwowego. Natomiast w Blenderze, jeżeli ktoś chce, może też porysować sobie troszeczkę, jeżeli na przykład nie dysponuje GIMP-em, albo zwyczajnie nie chce mu się uruchamiać kolejnego programu. Ok, to jest wszystko na temat malowania. To malowanie przyda się za chwilkę w kolejnych tutorialach do tak zwanego projection painting, ewentualnie do malowania tekstur. No ale o tym będziemy mówić w następnym materiale, więc na razie dziękuję za uwagę.